Witam wszystkich słuchaczy oraz widzów w nowym odcinku wideo podcastu Finax. Dzisiaj z naszym gościem były dziennikarz finansowy, bloger, edukator, przedsiębiorca oraz inwestor indywidualny Tomek Jaroszek, który prowadzi blog pod nazwą Doradca TV. Witam, Tomek. Cześć, dzień dobry wszystkim. Porozmawiamy dzisiaj z Tomkiem o inwestowaniu pasywnym, ale i o inwestowaniu aktywnym, dlatego że Tomek sam jest też aktywnym inwestorem. Dalej o tym, na podstawie jakich kryterii może inwestor powinien sobie dobrać konkretną strategię inwestycyjną, idealną dla niego lub dla niej, oraz na pewno też porozmawiamy o Warrenie Buffettie. Dla mnie, Tomek, ty jesteś głównie edukatorem. Po prostu stara się zlepszyć wiedzę Polaków na temat inwestowania finansów i rzeczy związanych z tymito tematami. Z tego powodu może zacznijmy rozmowę od tego, jaka jest w Polsce sytuacja dotycząca wiedzy na temat inwestowania, na temat finansów. Są jakieś luki, albo co można zrobić lepiej, inaczej, aby Polacy mieli większą wiedzę na temat finansów? Wiesz, staram się śledzić wszystkie badania z ostatnich lat, które badają potrzeby edukacyjne albo w ogóle badają ten stan świadomości Polaków i bardzo często wnioski są takie, że nie wychodzimy często w ogóle do tego etapu badania, co myślimy o inwestycjach. Więc bardzo często te badania też są okrojone do tego, czy poruszamy się w ramach naszego budżetu domowego, czy rozumiemy pojęcia takie jak inflacja, jak wybierać kredyty, jak dobierać depozyty i nie wychodzimy nawet często z badaniami do tego etapu inwestycji, więc już po tym można potwierdzić, że trochę jeszcze jesteśmy raczkującym krajem pod względem inwestycji, jeśli popatrzymy na takiego masowego obywatela, że też tak powiem, no bo Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych robi bardzo fajne badanie, jaki jest polski inwestor. No tyle tylko, że nie dość, że jeszcze ten polski inwestor się uczy, jeszcze daleka droga przed nim do tych zachodnich rynków, bo ta giełda jest młoda, to jeszcze bardzo często trudno jest sklasyfikować, ile tych ludzi faktycznie tymi inwestorami jest, no bo te dane o rachunkach maklerskich troszeczkę nam zaburzają obraz. Ja nie wiem, ile mam rachunków maklerskich, ale to jest specyfika tego, że jako bloger testuję różne rzeczy, więc tak naprawdę pewnie śmiało bym naliczył na przykład 10, więc gdzieś figuruję w statystyce jako klient posiadający 10 rachunków, a to tak naprawdę jedna i ta sama osoba. Więc czasem te dane są troszeczkę mylące. Podejście do inwestowania na pewno troszeczkę się zmieniło w ostatnich latach i widać, że ten odpływ z aktywnego inwestowania giełdowego mieliśmy. Zobaczymy, jak to będzie teraz, bo ten 2020 rok mocno wywrócił do góry nogami wiele rzeczy w Polsce i też pewnie w edukacji finansowej. Przybyło dużo nowych inwestorów, ale nikt nie wie, czy zostaną na dłużej, czy też trochę się nie sparzą tym, że teraz zrobił się znowu bardzo modny day trading albo taki bardzo krótkoterminowe podejście, że nagle coś teraz rośnie, nagle coś spada, więc może uda się złapać shorty, wiesz, takie podejście do tego, jak szybko zarobić. To jest daleka droga do inwestowania, to raczej jest jak zarobić szybkie pieniądze. Więc wydaje mi się, że w kontekście tej edukacji finansowej inwestowanie to w ogóle jest daleka droga przed nami. Na razie jesteśmy trochę na etapie, że jest coraz lepiej w kontekście budowania oszczędności, w kontekście patrzenia na ten budżet domowy, że on faktycznie jest potrzebny, musi być. I te badania akurat są na plus. Jeden minus, który ja zauważam od lat, i to po reformie OFE stało się przy polskim systemie emerytalnym, że coraz mniej myślimy o emeryturze. I to jest taki bardzo smutny wniosek, że w większości badań potwierdza się, że oszczędzamy na wakacje, na dzieci, na czarną godzinę. To jest ulubiony w ogóle sposób oszczędzania na czarną godzinę w Polsce, ale nie oszczędzamy na emeryturę i coraz częściej to jest takie, że albo ten temat mnie nie dotyczy, albo to jest tak daleko, że w ogóle go nie ruszam, albo liczę na to, że państwo to załatwi. Więc to jest taki najsmutniejszy chyba wniosek ze wszystkich badań o edukacji finansowej, jakie ja znam, że bardzo kiepsko idzie nam inwestowanie, czy w ogóle oszczędzanie z myślą o emeryturze. Mhm. Więc tutaj jest po prostu ta luka, że powinno być więcej forsowane inwestowanie na emeryturę. Tak, zdecydowanie tutaj no trochę nam brakuje tej wiedzy, trochę brakuje nam zaufania w ogóle, no bo ten system emerytalny zdążył się kilka razy zmienić, więc no co jak co, ale to powinno być dosyć stabilne, a u nas wychodzi kolejna reforma na reformie, więc pewnie tutaj to też ma duże znaczenie. Mhm. To może z tym też włączy się takie pytanie, że po co nam w ogóle inwestować, że po co mam inwestować do
jakichś spółek, które istnieją gdzieś bardzo daleko od miejsca mojego zamieszkania, oraz mam inwestować do tych spółek na 20 albo 30 lat. Wiesz, myślę, że teraz sporo osób zaczyna się przekonywać, że ta inflacja ich niepokoi, więc to już jest jakiś argument, żeby w ogóle zacząć interesować się, co robią moje pieniądze, bo z kolei niskie stopy procentowe od kilku lat, no a teraz od kilku miesięcy skrajnie niskie stopy procentowe spowodują to, że z tymi pieniędzmi nie ma gdzie iść tak naprawdę. Więc jeśli one mają pracować, to tak jak kiedyś był jeszcze wybór, one będą mizernie pracować, ale będą chociaż na tej lokacie i to było takie najprostsze, bo u nas bardzo wiele usług finansowych przez lata było sprzedawane w bankach. I to jest taka specyfika polskich finansów, że tam jest ten doradca finansowy, tam jest ta obsługa klienta, która przy okazji założenia rachunku poleci jakiś fundusz, jakiś produkt, jakąś lokatę i tak dalej. Więc ten trend, jak już zaczyna się zmieniać, że sami zaczynamy o to dbać, no to widzimy, że mamy lokaty, na których no nie jesteśmy w stanie walczyć z inflacją, mamy obligacje, na których już nie jesteśmy w stanie walczyć z inflacją, no i teraz to już musimy zacząć się interesować inwestowaniem, albo liczymy się z tym, że ta inflacja będzie nasze pieniądze podjadać, więc wydaje mi się, że to będzie taki argument bardzo, bardzo istotny. Najgorzej, że często istotnym argumentem jest to, że widzimy, jak ludzie się po prostu szybko zarabiają i to jest ten mit, który no prowadzi nas trochę na złą drogę, bo myślę, że tutaj wielu i słuchaczy i widzów dobrze wie, że nie o to chodzi w inwestowaniu, żeby szybko wskoczyć, zarobić i to się udaje, no to absolutnie nie tędy droga. Inwestowanie to jest, tak jak powiedziałeś, ten długoterminowy proces budowania kapitału przez długie lata. No a to nie jest, mówiąc kolokwialnie, sexy temat. Jak ja mam dzisiaj ponad 30 lat i wiesz, ten kapitał się na przykład uzbiera, jak będę po 50, no to jest czasami to ciężko poukładać sobie w głowie, ale na pewno te lata i tak miną, więc albo te nasze pieniądze nie będą zarabiać, albo po prostu zagonimy je do pracy i będzie ten efekt. Ja trochę do tego w ten sposób podchodzę. Tak, mówisz o tym, że inwestowanie, no to raczej dla zdecydowanej większości ludzi to nie szybka droga do bogactwa, że ten długi termin jest potrzebny, więc według ciebie, co jest najważniejszą rzeczą w inwestowaniu? Czy jest to ten długi termin, albo czy są to jakieś cechy charakteru, albo może wiedza na temat finansów i inwestowania? Wydaje mi się, że bardzo istotna jest konsekwencja, której często nie mamy. W sensie, że jak już zaczynamy inwestować, to musimy się zacząć tym chociaż trochę interesować. Ja bardzo często widziałem to podejście z klientami banków, że oni w coś włożyli pieniądze, tak jak mówiłem, że kupując jakiś produkt, to były takie lata, gdzie były modne lokaty strukturyzowane, gdzie tak naprawdę zakładamy się z bankiem o coś, bo trudno to inaczej nazwać, i jak ten zakład wygramy, to mamy dwa razy wyższe oprocentowanie, czyli zamiast 4% mamy 8%, a na przykład przedmiotem tego zakładu było to, czy cena złota urośnie w danym czasie, więc ani to trochę nie jest inwestowanie, ani to nie jest oszczędzanie, to tak dosłownie jakbyśmy się z bankiem założyli, po ile będzie dolar za pół roku i jak ty wygrywasz, to ja 0 odsetek mam, a jak ja wygrywam, to mam dwa razy więcej. Więc to był taki świetny pokaz tego, jak to nie powinno moim zdaniem działać, ponieważ klient wrzucał od razu jakąś całą kwotę na taki ala depozyt, tak naprawdę w ogóle się nie bardzo interesował tym rynkiem, często nie wiedział, dlaczego nie zarobił, bo nie do końca wie, jak to działa. A koniec końców nie było tej systematycznej wpłaty, nie było tego interesowania się tym nawet raz na miesiąc, raz na kwartał. Ja już nie mówię, żeby ktoś nagle zaczął codziennie czytać, wiesz, wiadomości finansowe, czy zaglądać, jak się otworzyła giełda, czy w Stanach, czy w Polsce, ale zacząć się interesować tymi pieniędzmi zgodnie z tym, jak je inwestuję, chociaż trochę. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotna taka konsekwencja, żebym ja wiedział, co się z tymi pieniędzmi dzieje, bo wydaje mi się, że to jest taki najczęstszy błąd. Dużo inwestorów zderza się w ogóle z giełdą i nagle stwierdza, że to kosztuje tak dużo zaangażowania czasu, że musi się wycofać albo zaczyna się robić niebezpiecznie, no bo coś przegapiają. Ja to doskonale widzę na forach, na grupach facebookowych, że ktoś w coś zainwestował i nagle pyta się, o co chodzi, i widzę, że ewidentnie nawet nie zaglądał do tego, co się dzieje w tej spółce, w którą zainwestował. I wiesz, i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Jeśli my inwestujemy i na przykład inwestujemy agresywnie, czyli tam bezpośrednio w akcje, trochę częściej chcemy spekulować i tak dalej, ale nie mamy na to de facto czasu. To jest taka prosta rzecz, przez którą często, wiesz, nie możemy przeskoczyć, bo oczywiście wiedza jest potrzebna, takie pogłębianie i znajomość tych wszystkich ryzyk, jak najbardziej, ale bardzo często my nie możemy przeskoczyć przez ten pierwszy odcinek, czyli przez to, że my nie mamy czasu, żeby to robić i nie chcemy tego robić regularnie.
ale chcielibyśmy zarobić, więc to jest ta przeszkoda, która mi zawsze chodzi po głowie, że musimy się konsekwentnie zaangażować chociaż trochę w to inwestowanie, jeśli chcemy wyjść na troszkę szersze rynki. Tak jak mówisz, że dużo ludzi no niestety nie ma czasu na inwestowanie albo na poświęcenie na edukowanie się w tematach finansów. Według ciebie, jaka jest taka idealna inwestycja albo idealna strategia inwestycyjna dla przeciętnego człowieka? Przeciętny człowiek w sensie człowiek, który zarabia średnią krajową, pracuje 8 godzin na dzień, ma swoich przyjaciół, ma swoje hobby, może ma rodzinę, więc tego czasu no, nie ma za dużo. Ja bym trochę poszedł cytatem Warrena Buffetta, czyli to, że aktywne inwestowanie nie jest dla każdego, raczej zainteresowanie się dobrodziejstwem tego rynku, szerokiego rynku światowego w formie pasywnej ma większy sens dla szerokiego grona odbiorców. Trochę fajniej mówi się to Buffettowi, bo jest w Stanach. Czyli jak gdybym powiedział to dla polskiego odbiorcy, że inwestuj szeroko w tylko polski rynek, no to nie jest takie fajne jak inwestuj w amerykański rynek. Więc to też zawsze trzeba troszeczkę mieć na uwadze, że Warren Buffett jak mówi takie rady, to bardzo często ma na myśli na przykład S&P 500, czyli 500 największych amerykańskich spółek. To jest zupełnie inna liga, najbardziej dojrzały rynek świata, no i de facto spółki, z których nawet teraz korzystamy, żeby nagrać to spotkanie. Jakby bardzo często korzystamy ze sprzętu, oprogramowania, tego wszystkiego, co nas otacza, to są właśnie te amerykańskie spółki, w które często jako Polacy w ogóle nie inwestujemy, bo się skupiamy regionalnie. Ja sam ten, no może nie powiem błąd, bo na początku to jest okej, ale przez wiele lat skupiałem się tylko i wyłącznie na polskim rynku, no z racji tego, że tu jestem, to jest łatwiejsze, to nie ma ryzyka walutowego i tak dalej, więc to jest takie naturalne, że większość inwestorów jak zaczyna od swojego rodzimego rynku, ale później człowiek rozumie, że jednak jak szukamy dywidendowych spółek, no to gdzieś na świecie są spółki, które płacą dywidendy 100 lat, więc to jest zupełnie inna sytuacja, bardziej dojrzałe rynki i troszkę na ten globalny rynek wychodzimy. Także dzisiaj jakbym miał tak odpowiedzieć dosłownie trochę po Buffettowemu, to aktywne inwestowanie jest dla tych, którzy naprawdę mają czas, są świadomi ryzyka, chcą spędzić nad tym ileś lat na samej nauce często i to jest super, bo ja uważam, że akurat rynek kapitałowy, kupowanie akcji to jest fantastyczne, rozwijające zajęcie, z tym, że oczywiście angażujące i ryzykowne, natomiast jeśli ktoś na to nie ma czasu, no to ja szczerze wierzę, że w Polsce się przyjmą bardziej ETF-y, bo jednak nasze fundusze po prostu są dosyć drogie. No, raporty jasno wskazują, że fundusze aktywnie zarządzane są jednymi z najdroższych w Europie. No a co do efektywności, to już każdy musiałby na konkretnych funduszach zacząć się przyglądać, czy to jest często warte tej opłaty. Natomiast fundusze ETF-y, czyli fundusze pasywne, gdyby u nas się troszeczkę bardziej zadomowiły i stałoby się popularne kupowanie całego świata, albo na przykład Polska i USA, no można to w różnych kombinacjach robić, to wydaje mi się, że to by była zdecydowanie bardziej przyjemna opcja dla kogoś, kto w długim terminie chce po prostu tych kilkaset złotych odkładać miesięcznie. Więc dywersyfikacja inwestycji jest bardzo ważna. No myślę, że 2020 rok fajnie to pokazał w kontekście problemów światowych. Jak szybko i z jakim impetem odbijają Amerykanie, jak podnosi się gospodarka niemiecka, a jak długa droga na przykład przed nami, jeśli jako po prostu polski rynek jesteśmy jeszcze wiele zależni od wielu zachodnich rynków. No i po prostu to jest ta siła dojrzałych rynków, że jeśli nie dywersyfikujemy się w żaden sposób geograficznie pod względem tych największych rynków, no to możemy zostać przez wiele lat z bardzo fajnym, perspektywicznym, ale ciągle tanim rynkiem. I myślę, że to jest problem ostatnich lat w Polsce, bo ja cały czas uważam, że wiele spółek jest tam niedoszacowanych, ale to nie zmienia faktu, że one nie rosną. Więc takie można mieć rację, ale wcale nie trzeba, można w tym samym czasie nie zarabiać. Tak. Jak już wspomniałeś Warrena Buffetta, Warren Buffett też powiedział coś w sensie, że nie inwestuję w to, czego nie rozumiem. Czy to według ciebie dobra strategia inwestycyjna? Ja bym powiedział, że to jest jedno z najmądrzejszych zdań chyba w historii inwestowania. I jak rozmawiam z wieloma początkującymi osobami, to
No często w ogóle od tego staram się zacząć, że nieważne, czy jesteśmy na etapie funduszu pasywnego, w który będziemy wrzucać 100-200 zł miesięcznie, czy chcemy akcję konkretnej spółki, czy może chcemy w ogóle jakiś bardziej zaawansowany instrument, nie powinniśmy tego dotykać, dopóki nie zrozumiemy, jak działa, od czego jest zależne, jakie są ryzyka. A bardzo często no to takie czysto spekulacyjne, psychologiczne podejście, że wiele osób inwestuje w coś, czego nie do końca rozumie. Ja takie coś przeżyłem dosłownie w pierwszym roku inwestowania, mając dowód osobisty, konto maklerskie, lat 18 i gazetę Parkiet, jakieś pierwsze fora internetowe, gdzie zdarzało się, że łączyłem się jeszcze przez modem telefoniczny, żeby coś doczytać o spółce. Więc wiesz, no to było tak, że najpierw kupiłem, później się interesowałem do końca, co ta spółka tak naprawdę robi, od czego zależą przychody i tak dalej. I to jest błąd, no to jest duży błąd, bo często nie wiemy nawet, co się stało. Wiele osób po ostatnich spadkach z ostatnich dni na rynku polskim nagle zaczyna się interesować, co ich spółka tak naprawdę robi, albo skąd się wzięły te przychody, czy że przychody urosły o 20-30%, ale wycena wzrosła 10-krotnie. I to nie jest normalne na rynku, tak jakby dobrze jest te rzeczy poznać. Ja jestem po prostu wielkim fanem tego, żebyśmy najpierw dobrze się dowiedzieli, gdzie pieniądze wkładamy. I to jest taka złota rada, która nawet pozwoli nam ominąć piramidy finansowe, mówiąc już tak kolokwialnie, no bo zobaczmy, one też są dosyć popularne w wielu krajach, bo ludzie nie patrzą, w co inwestują. Typu, że coś się wydaje fajne, ma ładną stronę internetową, czy po prostu obiecuje dużo wyższe zyski. No u nas w Polsce było wiele przykładów piramid finansowych, które były wskazywane wręcz przez media, że to musi być piramida finansowa, nie ma takiej opcji. Ale mimo wszystko klienci do tego przychodzili, nie interesując się często, gdzie wkładają pieniądze. Więc akurat to uważam, że jedna z najmądrzejszych rad Warrena Buffetta, chociaż oczywiście z jego perspektywy bardziej chodzi o spółki giełdowe, tak wydaje mi się, że jak zastosujemy to do dowolnego miejsca, gdzie wkładamy pieniądze, to będzie to zasada, która ma dużo pożytku. Też ważne, bo warto powiedzieć, że razem z Przemkiem Gerszmanem napisałeś książkę Śladami Warrena Buffetta. Tak. O Warrenie Buffetcie było napisane już dużo, więc czy jest coś nowego, ciekawego, co o nim albo o jego filozofii dowiedziałeś się w trakcie pisania tej książki? Sami mieliśmy duże obiekcje na zasadzie, czy to co powiedziałeś, że jest już trochę książek o Buffetcie, więc czy jest w ogóle sens pisać jeszcze jedną? Ale stwierdziliśmy, że nie ma perspektywy polskiego inwestora, a może nawet inwestora z Europy Środkowo-Wschodniej, no bo tak jakby zawsze jest podejście bardziej amerykańskie, czy tych zachodnich rynków. No filozofia Buffetta jest coraz bardziej popularna w Chinach, żeby było ciekawiej, no ale do tamtych lektur nie sięgnęliśmy, bo bariera językowa nas pokonała. Także stwierdziliśmy, że też zrobimy tak dosłownie swoje badanie w trakcie tego pisania, czy co możemy się nauczyć jako polscy inwestorzy. I u nas takie dwa najbardziej jaskrawe wątki, które się przewijają przez tę książkę z takich naszych przemyśleń, to jest to, że Warren Buffett zmieniał metody inwestycyjne z biegiem lat. I to jest coś, co jest bardzo mocno upraszczane wszędzie właściwie w mediach, wszędzie gdzie czytamy o Buffettie. Czytamy, że on kupuje tanie spółki, czy że on kupuje takie, a takie konkretnie spółki. No i bardzo często już po tych roku przygotowań i po napisaniu ja widzę takie zdanie i mogę powiedzieć, że tak, to jest Buffett w latach 1970-85 mniej więcej. Nie, że to jest coś takiego, że jest wczesny Buffett, który kupował bardzo tanie spółki, ale niekoniecznie dobre. Jest ten Buffett, który przerzucił się na dobre spółki, faktycznie takie prowzrostowe i tak dalej, i to mu zajęło wiele lat. I jest ten Buffett, który dzisiaj ma tak dużo pieniędzy, że on wielu spółek w ogóle nie może kupić. I sam fakt, że on jest tak duży, sprawił, że on musiał zmienić swoje metody inwestycyjne. Więc to jest taki wniosek, który dla nas był bardzo istotny. I z tym chcielibyśmy trochę walczyć, żeby pozbyć się tych uproszczeń, że Buffett to jest taki, a taki, no bo Buffett jest bardzo skomplikowaną postacią, wbrew pozorom. Natomiast druga rzecz to, że on jest po prostu profesjonalnym sportowcem. W swojej dziedzinie i jak każdy mówi, że możesz być jak Warren Buffett i tak dalej, no to zawsze tak mówimy hola hola. Wyobraźcie sobie sportowca olimpijskiego, który trenuje 8-10 godzin dziennie, ma specjalną dietę, wysypia się tylko po to, żeby ćwiczyć i pobijać swoje rekordy. No i on idzie na emeryturę w wieku 30 paru lat, może 40. A Warren Buffett dalej nie poszedł na emeryturę w swojej dziedzinie. Może to tak
obrazowo pokazujemy, ale on naprawdę jak 70 lat temu cały dzień spędzał na szukaniu najlepszych inwestycji, na inwestowaniu, tak on dzisiaj robi dokładnie to samo, a za miesiąc będzie miał 90 urodziny. Więc to jest coś, co trudno przyłożyć do jakiegokolwiek naszego życia, do tego, jak my możemy inwestować, bo on po prostu robi tylko i wyłącznie to. To jest, to warto mieć to na uwadze, jak chcemy się poświęcić inwestowaniu, że moich kilka godzin w tygodniu no nijak ma się do tego, jak on spędza życie powiązane właściwie na stałe z amerykańską giełdą. Mhm. Jeszcze miałem przygotowane jedno pytanie o tym, że czy jest jakaś jedna lekcja, którą powinien mieć w pamięci każdy inwestor albo może w ogóle każdy człowiek, ale dokładnie to, o czym mówisz, że Warren Buffett w tej swojej bardzo długiej karierze po prostu postarał się albo był w stanie dostosować się do zmiany tych warunków. Więc tak, to jest tak. Już też bardzo, bardzo fajna lekcja z jego kariery. Tak, czasami no, warto się nie bać po prostu zmieniać trochę poglądy czy metody inwestycyjne, czy po prostu nie tylko doświadczenie, ale też kapitał, którym z biegiem lat dysponujemy, też troszeczkę zmienia nasze podejście. No ja zawsze unikałem na przykład spółek, w których są bardzo niskie obroty z racji tego, że po prostu no jest trudno wejść w tę spółkę, ale bardzo trudno jest z niej wyjść, jak już się coś zadzieje, więc problem niskich obrotów w Polsce jest dosyć spory. No ale taki większy inwestor, no to tak naprawdę połowę polskiej giełdy musi sobie odciąć i no tutaj nie może wejść tak naprawdę, jeśli już ma większy kapitał. Więc no to czasami zmienia zasady gry. Ja z tyłu głowy mam to, że Warrena Buffetta takie poświęcenie absolutne temu, co on robi, to jest coś, czego każdy mógłby się nauczyć w swojej dziedzinie, czyli odcięcie bardzo wielu innych rzeczy, których wie, że jak tamte zrobi, to nie skupi się 100% na tym najważniejszym. Więc on bardzo wiele rzeczy pobocznych ze swojego życia odcinał, żeby jak najbardziej się skupić na inwestowaniu i on twierdzi, że w dużej mierze dzięki temu jest ten sukces, ale on sam potwierdza jedną rzecz i wydaje mi się, to jest taka cenna lekcja dla wszystkich, absolutnie nawet tych, którzy nie inwestują, to jest siła oszczędzania. Po prostu, tak najprościej mówiąc, Warren Buffett, który miał kilka lat, wiedział już, że ten jeden dolar niewydany to jest dolar, który może zarobić drugiego dolara w przyszłości. I to mu towarzyszyło od wczesnego dzieciństwa, jak przebrnęliśmy przez wszystkie możliwe biografie i zapiski, jakie znaleźliśmy, no to na początku wręcz maniakalne oszczędzanie, które przerodziło się w to, że on po prostu budował ten kapitał i ten konsumpcyjny tryb życia do dzisiaj jakoś nie zagościł u niego, zresztą byliśmy pod jego domem, tym samym, który miał w latach 50. jako ten zakup, więc to też jest dosyć ciekawe, że to jest taki najbardziej przystępny, spokojny multimiliarder chyba na świecie, chociaż oczywiście tam są inne nieruchomości i tak dalej, ale no ten tryb życia konsumpcyjny mu się nie udzielił i ta siła oszczędzania jednak to było coś, co dało mu gigantyczny kapitał na start. To jest takie bardzo niedoceniane, bo my zaczynamy od tych małych kwot i tak jakby ciągle mówimy, że na to nie ma dodatkowych pieniędzy na inwestowanie, a u Warrena Buffetta tym celem numer jeden było inwestowanie, więc podejrzewam, że jak forsujemy powiedzmy gdzieś zasadę, że wypadałoby 10% swoich przychodów odłożyć na przykład, to u Buffetta nigdy w życiu to by nie było tylko 10%, tylko na początku była duża inna wartość, a on by się skupiał na tym, na czym innym można zaoszczędzić, żeby więcej kapitału mieć na giełdę. Więc ta siła oszczędzania wydaje mi się, ja zawsze mówię, że jak ktoś nie lubi giełdy, to niech pierwszy rozdział książki przeczyta chociaż. Tak żeby poznać Warrena Buffetta najlepiej, jak później mniej go interesuje już jak on dobiera spółki, czy tam jakiego Berkshire Hathaway powstawało, to okej, ale pierwszy rozdział tak dla siebie biograficznie warto przeczytać. Jest jeszcze jedno pytanie, albo coś może co niedokładnie rozumiem na Warrenie Buffetcie. Jak już mówiłeś, on nie konsumuje, żyje bardzo skromnie w domku, który kupił może 60 lat temu. I no, pytanie jest to, że dlaczego on inwestuje, albo po prostu jaki jest ten cel, po co on inwestuje, dla kogo to robi? Alice Schroeder, która była autorką chyba najlepszej biografii Buffetta, ona gdzieś tu leży, ma 1000 stron i polecam każdemu, ale to jest taka lektura naprawdę dla fanów Buffetta, bo jest potężna książka. Ona zawiera bardzo dużo historii takich z dzieciństwa, z jakichś relacji rodzinnych, przyjaciół, takich rzeczy, do których trudno się dokopać. I tam pojawia się bardzo ważne zdanie, które wydaje nam się, powtarza się później przez żonę Buffetta, jeszcze przez wielu innych, że dla Buffetta to jest taki trochę rodzaj gry inwestycyjnej, w której on wygrywa. Może to tak
ciężko by zrozumieć, bo sam Buffett tego nigdy nie przyznał, że dla niego to jest po prostu całe życie, inwestowanie i tak dalej, ale i jego żona i właśnie sporo osób wspomina, że dla niego to jest taki cel sam w sobie, żeby ten wynik podbijać, że jego nie bawi to, że on sobie kupi za te pieniądze jacht, czy kolejną nieruchomość, czy coś takiego, tylko dla niego to jest właśnie to, że on pobił Wall Street, pobił kolejnych inwestorów, że tak jakby ten wynik jest jeszcze wyższy. No i de facto to jest wynik od zera do najbogatszego człowieka świata, więc tak jakby tej historii nikt mu już nie odbierze, bo to on nie jest urodzonym w bogatej rodzinie, to nie jest taka historia Donalda Trumpa, gdzie już dziadek był multimilionerem i całkiem nieźle idzie z pokolenia na pokolenie. Natomiast tutaj Buffett był pierwszym milionerem, a później pierwszym miliarderem. Więc z tego, co mi wiadomo, to jest po prostu taka gra, w którą on doskonale się bawi i widzi, że podbija cały czas ten wynik. No nieraz były też relacje, że jego trochę frustruje to, jak go w niektórych krótkich terminach pokonuje rynek, chociaż wie, że w długim terminie on ma rację. I to mieliśmy przy bańce dotkomowej, że tam media mocno się nad nim znęcały, że przegapił wielką hossę i tak dalej, gdzie oczywiście wyszedł z niej zwycięsko później. Podobnie w 2008, kiedy to on ratował tak naprawdę banki. No i takie czarne chmury zbierają się teraz, no bo tak naprawdę gdyby nie akcje Apple'a w portfelu, no to media już kompletnie by nie wiedziały, co się stało, Warrenie, masz banki, które spadają i tak dalej, więc ta historia lubi się powtarzać co 10, co kilkanaście lat. Ale no Buffett gra o ten swój wynik i zapisanie się w historii i wydaje mi się, że to nie robi różnicy, na co te pieniądze wyda, bo w ogóle nie o to chodzi. I tak większość tych pieniędzy pójdzie na cele charytatywne, a on po prostu będzie miał to swoje miejsce w historii. Od Buffetta wróćmy do Polski. Tak. Już wspomniałeś o tym, że polskie fundusze inwestycyjne są jedni z najdroższych, może nawet najdroższe w ramach Unii Europejskiej. Więc tak w ogóle, co uważasz o polskich produktach inwestycyjnych, a może co jest potrzebne na nich zlepszyć oprócz teda obniżenia opłat? No na pewno obniżenie opłat jest, tak jak powiedziałeś, no po prostu czymś, co też daje lepsze efekty, abstrahując od tego, że no fajnie jest płacić mniej niż więcej z perspektywy klienta, ale jak mówimy o długoterminowym inwestowaniu, no to ten każdy punkcik procentowy ma znaczenie. Jeśli już mówimy o tam 15, 20 czy więcej latach, no to faktycznie to robi różnicę na portfelu inwestycyjnym. No brakuje nam ewidentnie produktów i to się po prostu troszeczkę zmienia, nawet na naszej polskiej giełdzie, no bo tak jakby inna jest sprawa, że tak jak u was można inwestować przez ETF-y troszkę inaczej, jest wiele narzędzi startupów, które właśnie inwestowanie przez różne instrumenty oferuje, no ale na przykład na samej giełdzie papierów wartościowych nam tych instrumentów brakuje, więc czasami to jest taka potrzeba, że może ktoś by zrobił produkt na Polskę, tylko brakuje mu w ogóle instrumentów. Przecież MWIG 40 ETF pojawił się no ileś miesięcy temu dopiero, gdzie jednak to zapotrzebowanie było dużo wcześniej. I jak często mówimy, że możesz nawet na polskiej giełdzie na przykład kupić przez konto maklerskie właśnie dajmy na to portfel Ameryka, Niemcy, Polska, to tak naprawdę możesz kupić S&P 500 pasywnie, DAX-a, co już jest trochę mniejszym indeksem małych spółek niemieckich, nie możesz w ogóle. No i WIG 20, a to już jest problem, bo WIG 20 to nijak nie jest reprezentatywny do polskiej gospodarki, więc tak jakby szeroko polskiego rynku nie możesz kupić. Dla bardziej zaawansowanych inwestorów brakuje nam jeszcze opcji na akcje. Wiem, że giełda papierów wartościowych chciała to zrobić, chyba już z 10 lat temu, ale ostatecznie z pomysłu się wycofano, że jest za małe interesowanie tym produktem, więc jednak tego nie będziemy robić. To jest o tyle fajne dla zaawansowanych inwestorów, że jak oni tego nie mają tutaj, no to się przeniosą po prostu za ocean. Mówiąc najprościej, jak ktoś interesuje się opcjami i chce na tym zarabiać, no to po prostu nie będzie miał tego w Polsce, to będzie miał konto maklerskie u zagranicznego brokera i będzie te opcje wystawiał na rynku amerykańskim, czy je kupował i już. Więc wydaje mi się, że trochę tego brakuje. No ale produkt to jedno, tak jak mówiłem, że trochę banki zawładnęły tą częścią produktową, dystrybucyjną. Wydaje mi się, że teraz trochę startupy, trochę to łatwość wejścia w inwestycje będzie musiała to zmienić. W ogóle w czasie pandemii to jest ciekawe, że wiele banków zaczęło otwierać nawet rachunki na podstawie selfie i tak jakby ten proces się trochę ułatwił, więc mam z tyłu głowy, że inwestycyjnie też to musi trochę tak działać. Docelowo ten rynek startupów troszeczkę nam rozbuja tę dostępność produktów i to, że za pomocą telefonu komórkowego będzie można te akcje czy ETF-y po prostu kupić, to będzie coś takiego, co trochę otworzy ten rynek, ale musi za tym jeszcze iść edukacja.
Także tak się staram gadać do tej kamery w swoim kanale i w wielu innych miejscach i wielu pewnie innych blogerów też podobne rzeczy robi, bo za tym musi pójść wiedza. Jak damy tylko dostęp do instrumentów ludziom, którzy i tak się tym nie interesują i szukają znowu, tak jak zaczęliśmy od tego rozmowy, szybkich zysków, no to będziemy mieć trochę z tym problem. Więc docelowo za produktem zawsze musi wyjść takie uzupełnienie, po co on jest, jakie są ryzyka i tak dalej. Ty sam jesteś inwestorem aktywnym. Tak. No jednak w ostatnich miesiącach napisałeś kilka tekstów oraz opublikowałeś kilka wideo na temat inwestowania pasywnego. Może pierwsze pytanie, w jaki sposób powinien się zachowywać inwestor aktywny, żeby osiągnął jak najlepsze wyniki, jak najlepszy stopień zwrotu, oraz w jaki sposób powinien zachowywać się inwestor pasywny, żeby osiągnął jak najlepszy stopień zwrotu? Okej. To od razu jeszcze tylko zacznę od tego, że to jest doskonały rok, żeby w ogóle zacząć o tym mówić, bo jak inwestor jest tylko i wyłącznie aktywny i przeżył 2020 rok, a jesteśmy dopiero w połowie, to naprawdę ten bagaż doświadczeń jest potężny i ten stres jest naprawdę duży. Ja sam akurat całkiem dobrze zarządziłem portfelem na wyjściu z inwestycji, ale więc dosyć szybko upłyniłem sporą część przed spadkami, ale na przykład tej drugiej części nie jestem z siebie jakoś super dumny, bo nie wskakiwałem w te rajdy inwestycyjne, więc tam na przykład dużo mnie zysków ominęło, ale na pewno nie ominął mnie stres i w jedną i w drugą stronę i wydaje mi się, że takie dwie metody inwestowania, które są może nie całkiem pozbawione stresu, ale są takie najprzyjemniejsze dla człowieka pod tym względem, to jest właśnie inwestowanie pasywne albo inwestowanie ewentualnie dywidendowe. Chociaż to już jest dużo bardziej skomplikowane i tak jakby wymaga innego podejścia, ale łączy te dwa sposoby inwestowania jedna potężna cecha, czyli taka żelazna konsekwencja, że choćby nie wiem, co się działo na rynku, ja mam ustalone, że przykładowo w pasywnym ja mam swoją składkę co miesiąc, którą muszę zainwestować w określony skład ETF-u w ramach mojego portfela. Ja zawsze do tego dodaję, że jeśli interesujemy się naprawdę inwestycjami, to możemy do tego portfela dołożyć, jeśli uznajemy to za słuszne. To pewnie u Was to też działało, że część takich świadomych inwestorów na dużych spadkach przychodziła z większymi wpłatami. No to, ale to domyślam się, że tak bardziej dojrzały inwestor, który się tym interesuje, no to nieważne, czy on używa ETF-ów czy innych instrumentów, jak widzi, że na długi termin to jest okazja inwestycyjna, to on wtedy przychodzi i na przykład oprócz 12 wpłat robi te ekstra 13, bo rynek mu na to trochę pozwolił, prawda? Więc to jest na pewno ta żelazna konsekwencja, która łączy tych inwestorów. W przypadku dywidend tak samo, jak spółka straciła na wartości, ale nadal jest fajną spółką dywidendową, no to nie panikuję, nie sprzedaję jej, nic się nie stało. Nawet bym powiedział, że robię tę 13 wpłatę, żeby mieć więcej akcji, bo to nadal jest dobra spółka. Natomiast w przypadku inwestowania pasywnego, no to odcięcie się od emocji i ta mocna, żelazna konsekwencja wydaje mi się, że jest tą główną zasadą. Zakładając, że już dobraliśmy sobie te portfele, wiemy, że one takie mają być i mamy tę pełną strategię inwestycyjną, to konsekwencja to jest nasz najlepszy przyjaciel. Natomiast w przypadku aktywnego zarządzania, no to jest już zdecydowanie trudniejsza zabawa. I to 2020 doskonale pokazał, bo tu nie dość, że musimy doskonale znać instrumenty, które mamy w środku, bo to już nie jest wielki koszyk instrumentów, że się trochę pomyliliśmy, ale ETF to powiedzmy wyrównuje. No jak patrzymy na S&P 500, no to dzisiaj widzimy, że giganci technologiczni ciągną tak naprawdę w dużej mierze indeks. Jest wiele spółek, które jest 20-30% poniżej stycznia tego roku, ale wystarczy nam grupa największych technologicznych gigantów, która dzisiaj odpowiada za kapitalizację 20 paru procent całego indeksu. Więc tak naprawdę S&P dzięki temu przepięknie rośnie i posiadacz takiego ETF-a jest zadowolony, ale gdyby nie miał akurat tych spółek, tylko te gorsze jako aktywny, no to byłby tak naprawdę 20-30% pod wodą. Więc tutaj jest margines błędu dużo mniejszy i po prostu to ryzyko, z którym trzeba się liczyć. Na pewno trzeba znać się na fundamentach, bo kupowanie na oślep instrumentów, które albo rosną, albo są po prostu z analizą techniczną związane tylko i wyłącznie, jest niebezpieczne. No bo analiza techniczna zawsze pociąga początkujących, bo ona jest taka fajna, przyjemna, tylko później się okazuje, że nie do końca wiemy, co w środku tego instrumentu jest, ale jest w trendzie wzrostowym. Więc wydaje mi się, że przy aktywnym zarządzaniu portfelem to jest dużo więcej czasu, dużo więcej takiego zaangażowania w ten portfel, dowiadywania się cały czas tego, co się dzieje w naszych spółkach. Ja mając kilkanaście spółek w portfelu, muszę tak naprawdę poświęcić minimum kilka godzin w tygodniu na samo bycie na bieżąco z tymi spółkami.
I dlatego zawsze mówię, że jak ktoś nie ma na to czasu, to niech się nie porywa na zasadzie, że kupię sobie kilka spółek i niech sobie leżą i nie będę w ogóle tam zaglądał, bo to nie jest dobre podejście do końca. Także no, tak mi się wydaje, że to zaangażowanie w przypadku portfela aktywnie zarządzanego, natomiast ta konsekwencja w przypadku portfela pasywnego i gdzieś po środku dywidendowe, no bo tu konsekwencja jest bardzo potrzebna, ale trzeba już troszkę do tego doboru spółek usiąść. Mhm. W porządku, więc angażowanie i wiedza oraz konsekwencja przy inwestowaniu pasywnym są naszymi najlepszymi przyjaciółmi i co jest naszym największym wrogiem w inwestowaniu? Wydaje mi się, cały czas z tyłu głowy chodzi mi ta chciwość inwestycyjna i strach, które są w każdej książce opisane od dosłownie zarania dziejów inwestycyjnych, ale to nawet widać w ostatnich miesiącach, jak gigantyczny był strach w marcu i nie ukrywam, że ja też jak patrzyłem na te indeksy, to sobie pomyślałem, to będzie naprawdę trudny rok przed nami, może więcej, biorąc pod uwagę całe zaplecze gospodarcze i tak dalej. Tylko pytanie, co my w tym momencie zrobiliśmy z naszymi środkami, bo takie to są naturalne emocje, których się nigdy nie pozbędziemy. Bo tak mi się wydaje, że choćby nie wiem, jaki był ten kapitał i co, zawsze strach i chciwość gdzieś na zmianę będą nam towarzyszyć, ale w przypadku inwestora na przykład pasywnego, no gdyby ten strach wygrał z tą konsekwencją i cała strategia rozpisana na 20-30 lat idzie do śmietnika, bo się przestraszyliśmy w danym momencie, no to jest coś, co już zaburza no właściwie cały portfel i bardzo często możemy wyjść z takimi bezsensownymi stratami. Natomiast w przypadku aktywnie zarządzanych też trzeba uważać po prostu na chciwość w drugą stronę. Teraz mamy doskonały przykład rajdów inwestycyjnych na spółkach mniejszych, na spółkach bardzo niedowartościowanych, ale z drugiej strony jak coś urosło 15-krotnie, no to wejście na samym szczycie no czasem jest odwagą, czasem jest jednak głupotą. Ja mam tutaj też, wspominam ostatnio książkę Najważniejsza rzecz Marksa, którą czytałem kilkukrotnie. I dopiero jako inwestor z ponad 10-letnim doświadczeniem zrozumiałem kilka rzeczy, które powiedzmy lekceważyłem 10 lat temu. Że na przykład ta cena zakupu jest niesamowicie ważna. Inaczej patrzymy po prostu na zarządzanie pozycją, na dany instrument, kiedy relatywnie wcześnie odkryliśmy, że go chcemy do portfela, kupiliśmy go dosyć tanio i zaczęliśmy sobie uśredniać te pozycje. To jest trochę tak jak z ETF-ami. No, ja sam jak zacząłem akurat z Finaxem ten testowy portfel robić, to też się śmiałem, że na samej górce zacząłem portfel, który odrobił już, ale no tak to mniej więcej wyglądały te emocje, że gdyby ktoś tam wrzucił duże pieniądze na samej szczycie, na samej górce, no to gdzieś tam pewnie targałyby nim emocje, że właśnie po 2 tygodniach jest 20-30% w plecy, no ale nie na tym polega inwestowanie pasywne, prawda? Więc tak jakby zupełnie inne jest to podejście, w którym momencie kupiliśmy coś do portfela. Więc mam z tyłu głowy właśnie, że ta cena zakupu jest niezwykle istotna i ostatnio widać to jeszcze bardziej. Też tu gdzieś widzę po swoich portfelach, że zupełnie inne jest zarządzanie pozycją, zupełnie inny jest komfort w ogóle budowania czegoś takiego, więc ta chciwość może nas o tyle zgubić, że często próbujemy, jak to mówią inwestorzy kolokwialnie, dołączyć do tego pociągu, który już jedzie albo odjechał, że chcemy się załapać, wiesz, coś urosło 100-200%, więc skakujemy na samej górce, bo leci dalej, często nie sprawdzając fundamentalnie, że to była dobra inwestycja, no ale dużo wcześniej. Tak jakby czasami trzeba sobie to po prostu darować albo przeczekać. Znowu wracając do Buffetta, Skubaniec potrafił kilka lat czekać, aż spółka spadnie do ceny, która jego interesowała. To godna podziwu cierpliwość. Tak, tak. W porządku, więc od emocji jeszcze jedno takie pytanie, które bardzo często w ostatnim czasie klienci, albo potencjalni klienci nam dawają i to może też włączając do tego Howarda Marksa, kiedy jest ten idealny moment, aby zacząć inwestować? Ależ to jest trudne pytanie. Ja zawsze mówię wszystkim, że nie ma co czekać do jakiejś kwoty, którą dopiero uzbieram i tak dalej, czy do czasu, który będę więcej, że będę miał więcej czasu, bo na przykład pójdę na urlop, bo w ten sposób możemy odwlekać to naprawdę bardzo, bardzo długo. To kwotowe inwestowanie to w ogóle odwleka czasami nam o lata, no bo jak mam bardzo małe kwoty, to nie chcę w ogóle zaczynać. A wydaje mi się, że chociażby ze względów edukacyjnych to jest naprawdę fajne, żeby zacząć wcześniej. Bardzo wiele osób jak zaczyna na etapie na przykład studiów, gdzie dosłownie dopiero zaczynamy być dorośli, więc mamy 19, 20, 21 lat i tak dalej, to może nie mamy dużych kwot,
ale mamy tak naprawdę trochę czasu, żeby się tym zacząć interesować. Mamy trochę możliwości, żeby chodzić na różnego rodzaju darmowe wykłady. No dzisiaj to, co daje internet, to jest coś niesamowitego. Ja chciałbym mieć takie możliwości naście lat temu, ale tak naprawdę tej wiedzy aż tak na wyciągnięcie ręki nie było. Więc ja zawsze wychodzę z założenia, że dobry czas na inwestowanie jest tu i teraz. Nawet jeśli mamy bardzo mało pieniędzy, to mimo wszystko ta wartość edukacyjna powinna być czymś, co nam wynagrodzi te pierwsze miesiące, kwartały, lata. Ja sam nawet w ostatnim filmie tłumaczyłem, że posiadanie konta maklerskiego, mając kilkaset złotych, czy tam pierwszy 1000, będzie niebywale nieefektywne. No bo ciągle będziemy płacić duże prowizje za kupno bardzo małej liczby akcji. Ale gdyby ktoś chciał się i tak na to porwać, no to sam fakt, że zacznie uczyć się o analizie spółek i tak dalej, no będzie tą większą wartością. Chociaż fizycznie pewnie będzie w plecy ze względu na opłatę i to dopiero będzie miało sens przy większej kwocie. Ale dla mnie zawsze ze względów chociażby edukacyjnych dobry moment na inwestowanie jest tu i teraz, bo docelowo i tak, jeśli zaczynamy inwestować, to chcemy tam coraz większe kwoty kiedyś mieć. Ja wychodzę z tego założenia, że jeśli zaczynamy od tych 100 zł i w ogóle wrzucamy jakiś pierwszy fundusz, zaczynamy czytać o rynku, no to nie zakładam, że za 10 lat to nadal będzie 100 zł. Po prostu, no po to też ten limit na IKE rośnie z roku na rok, po to my się rozwijamy jako inwestorzy, żeby po prostu docelowo im więcej zarabiamy, tym więcej jesteśmy w stanie gdzieś tu przesuwać i więcej dać miejsca temu procentowi składanemu. No bo po prostu, może być gorszy rok, ale w skali 20 lat tak naprawdę wielu inwestorów też będzie pamiętało ten 2020 w głowie, ale w wyniku on wcale może nie będzie taki straszny, jeśli rozłożymy portfel długoterminowy. Tak mi się wydaje. Tak, więc zacząć inwestować teraz, nawet i mniejsze kwoty, po to, żeby uzyskać tą wiedzę i tak, w przyszłości z niej skorzystać. Tak, dokładnie. Szczególnie, że jeśli mamy małą kwotę, naprawdę małą kwotę, to nawet jak się czegoś nauczymy, ale gdzieś tam jednak te pieniądze stracimy, no to gdzieś mamy z tyłu głowy, że no to jest jakaś tam mała część naszych zarobków i tak dalej. A ja miałem bardzo często, to jest dobra historia, ja 10 lat temu chodziłem na bardzo wiele szkoleń i to od analizy technicznej przez fundamentalną, to jest takie zachłyśnięcie się wiedzą, że muszę wszystkiego się nauczyć bardzo szybko. I tam poznałem bardzo wielu przedsiębiorców, którzy wychodzili z założenia, że zarobili duże pieniądze w biznesie, więc teraz bardzo łatwo pomnożą je na giełdzie. I jak już się pewnie domyślasz, większość tych historii kończy się tak samo, czyli że na początku jest bardzo niebezpiecznie, jest sporo strat, nie potrafią sobie jeszcze radzić z emocjami i po prostu nie można przełożyć niektórych rzeczy jeden do jednego. To, że ktoś miał fantastyczną firmę budowlaną, na której zarobił kilka milionów złotych, nie oznacza, że będzie dobrym inwestorem w firmy budowlane. On może widzieć wiele rzeczy, których na przykład ja nie widzę, nie znając tak dobrze budowlanki, ale to nie zmienia faktu, że nie wskakuje się od razu na głęboką wodę. I to jest ten błąd, o którym jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jak zaczynamy od bardzo dużych kwot, to ryzyko jest bardzo niebezpieczne. Po prostu mamy faktycznie ten sam start, co inwestor, który jest na pierwszym roku studiów i ma 1000 zł, startuje ten sam, który ma na przykład 500 000 zł swoich oszczędności, no ale nadal przed jednym i drugim jest kawał drogi, żeby się nauczyć, jak ten rynek funkcjonuje, jak zarządzać emocjami, pozycją, od czego to zależy. Tylko ten bardziej pewny siebie z dużą kwotą po prostu dużo więcej ryzykuje. Bo jak ten 500 czy 1000 zł się straci, no to jest szybko do odrobienia, ale po prostu z dużego kapitału te pieniądze naprawdę ciężko odrobić. To może z twojej strony jakaś rada dla inwestorów albo dla przyszłych inwestorów na najbliższych 10 lat? Ja często się zastanawiałem nad tym, ktoś widz już mi napisał, czy mógłbym z perspektywy lat nagrać film o tym, jakie błędy popełniłem w ostatniej dekadzie. No bo ja często mówię, że zacząłem bardzo wcześnie inwestować, a mam nieco ponad 30 lat, więc tam faktycznie te 10 lat spokojnie się uzbierało. No i tak jak mówisz o 10 latach, to ja mam z tyłu głowy, że ten czas i tak upłynie, więc jeśli gdzieś tam odwlekamy wiele rzeczy, jeśli nie chcemy się interesować tymi pieniędzmi, inwestować, to pewnie będziemy tego żałować za 10 lat, że nie zaczęliśmy, że w ogóle nic z tym nie robiliśmy. Ja jak patrzę na to, co mogłem lepiej zrobić przez ostatnie 10 lat, to nie przychodzą mi do głowy jakieś rzeczy, że typu wiesz, mogłem kupić CD Projekt za 10 zł i go trzymać tyle lat, bo to, no to by się nie udało po prostu. To książkowo fajnie, ale to życie tak nie wygląda. Amazon chyba tam miał po drodze 5 razy obsunięcie kapitału na poziomie 90%, więc jak ktoś wytrzymał 90% straty 4 razy, to dzisiaj pewnie jest multibilionerem. Ale jakbym coś miał poprawić w ostatnich 10 latach, to było więcej zaangażowania, więcej nauki, więcej kapitału na początku,
gdzie już ten kapitał miałem, ale na przykład chciałem inne rzeczy próbować i nieregularnie wpłacałem na konto maklerskie. I to są takie proste rzeczy, nie? Że tam nikt się nie skupia, bo decyzja inwestycyjna to jest decyzja podjęta na tu i teraz. I jakby nie mogę żałować czegoś, co zrobiłem 10 lat temu, albo czegoś, czego nie zrobiłem, bo to już w ogóle katastrofa, bo się przypominają te wszystkie historie właśnie, a mogłem kupić Bitcoina. No na tamten moment nie chciałem kupić Bitcoina i z tym nie ma co dyskutować. Ale na pewno mogłem więcej czytać o Bitcoinie, czy uczyć się o Bitcoinie, przykładowo. Więc coś, czego z reguły się żałuję później, to jest za małe zaangażowanie i czasu, i kapitału, a ten czas i tak upłynie. I tak za 10 lat usiądziemy wszyscy do tego, co mogliśmy zrobić w 2020 szalonym roku z naszym portfelem, z naszymi inwestycjami, z naszymi oszczędnościami, więc moja rada jest taka, żeby naprawdę poświęcić na to sporo czasu, bo tak jak my ciężko pracujemy, tak nasz kapitał też powinien ciężko pracować i trzeba mu po prostu w tym pomóc i trzeba się mocno zaangażować w naukę, żeby to robić efektywnie. Może zupełnie pod koniec ostatnie pytanie. Mówiłaś o tym, że testowałeś nasz produkt od Finax, więc masz jakieś uwagi albo może jakiś feedback, w czym powinniśmy zlepszyć się? Wiesz, na pewno to, co mówiliśmy już sobie jakiś czas temu a propos podatków, że coś, co każdego polskiego inwestora interesuje, więc na pewno jak te pierwsze PIT-y zestawienia przyjdą i tak dalej, no to będzie wielki ukłon w stronę polskiego inwestora, który często od zagranicznych instytucji nie dostaje nic i sam to liczy na piechotę, a wiesz, w Polsce to jest ta łatwizna, że dostajesz tego PIT-a i albo przepisujesz, albo dajesz księgowe i zapominasz o temacie, więc coś, co tutaj na pewno mi się rzuciło w oczy. Fajnie, że jest dużo u Was też edukacji, że to nie jest tylko narzędzie i baw się inwestorze i tam sobie klikaj. Jakbym jedno, co mi przychodzi do głowy, czego chyba nie można nawet zrobić w Polsce, ale może kiedyś regulacje nam pozwolą i w ogóle kwestia startupowa, to jest to, żeby ustawiać, że musimy sobie sami ustawiać automatyczne przelewy, prawda? Jeśli ja chcę po prostu składki miesięczne czy jakieś większe, no to wszystko muszę sobie sam w banku ustawić. Wydaje mi się, że z czasem dojdziemy po prostu do tych takich zachodnich ułatwiaczy, że też tak powiem, że można będzie z poziomu konta ustawić sobie to pobieranie pieniędzy regularne, czy nawet podpięcie jakichś kart debetowych, to też tego typu rzeczy, które u nas nie przechodzą, a gdzieś tam generalnie można to robić, że mi ściąga bezpośrednio środki z karty w ramach regularnej składki, więc to mi chodzi po głowie, no ale tego nie możecie zrobić tam, gdzie nie ma regulacji, a może bardziej regulatorów taki ukłon, ale na razie naprawdę trzymam bardzo kciuki, bo wydaje mi się, że robicie kawał dobrej roboty i trochę rozbujacie ten rynek pasywnego inwestowania. Chociaż muszę też przyznać, że trzymam kciuki też, żeby jeszcze trochę konkurencji wam weszło, żeby jeszcze więcej ludzi w ogóle wiedziało, na czym to polega, bo u nas fundusze to fundusze i bardzo często nie ma tego podziału na pasywne, aktywne i nagle później jest odkrycie, że to nie wszystko jest tak samo, nie tak samo to działa, no i nie zawsze efektywne jest kupowanie ETF-ów przez konta maklerskie ze względu na prowizję, więc po prostu tego typu narzędzia też są potrzebne. Także trzymam kciuki, na razie to bardzo dobrze idzie, więc też dostaję sporo zapytań o inwestowanie pasywne, no bo to, o czym dzisiaj mówiliśmy w trakcie tej rozmowy, wykańcza nas brak czasu. I fajnie się czyta o giełdzie, ale jak mamy poświęcać na to bardzo dużo czasu, to naprawdę wielu inwestorów odpada i albo oni ruszą ten temat inwestowania pasywnego, albo tak naprawdę zostaje im ta lokata i obligacje, no a chociażby jak pokazuje amerykański rynek, no inwestować w ten kapitalizm naprawdę warto, bo chociażby znowu coś, od czego zaczęliśmy, są potrzeby emerytalne, długoterminowe, które jakoś trzeba zagospodarować i to może być ciekawa odpowiedź, jako uzupełnienie chociażby portfela emerytalnego. W porządku. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś naszym gościem. Również pięknie dziękuję za rozmowę. I też dziękuję widzom i słuchaczom, no i widzimy się przyszłym razem. Miłego dnia.